Dobry wieczór, witamy Państwa na konferencji po meczu Wisły Kraków z Resowią. Jest z nami trener Mirosław Hajdo, opiekun gości. Dobry wieczór, panie trenerze. Poprosimy o kilka słów komentarza. Cóż, gratuluję Wiśle zasłużonego zwycięstwa i myślę, że ono nie podlegało dyskusji, choć był taki moment, kiedy zdobyliśmy kontaktową bramkę. Później mieliśmy dobrą sytuację, gdzie Kornel nie trafił czysto w piłkę. Myślę, że Wisła miała lepsze sytuacje, w których nie zdobyła bramki, natomiast zdobyła bramki w takich sytuacjach, gdzie wcale nie musiała. Ale tak jak powiedziałem, zasłużone zwycięstwo, jak najbardziej zasłużone Wisły i w zasadzie tyle mam do powiedzenia. Dziękuję, czekamy na pytania do trenera. Nie ma pytań, dziękujemy serdecznie, panie trenerze. Witamy Państwa po przerwie. Jest z nami trener Wisły Kraków, pan Radosław Sobolewski. Dobry wieczór, panie trenerze. Dobry wieczór. Poprosimy tradycyjnie o komentarz do meczu. Myślę, że dzisiaj rozegraliśmy naprawdę bardzo dobre spotkanie. Odnieśliśmy zasłużone wysokie zwycięstwo. Chciałbym pogratulować chłopakom tego nastawienia mentalnego, tego charakteru, ale również spraw czysto piłkarskich, czyli realizacji założeń czysto techniczno-taktycznych i to było w tym meczu naprawdę dużo elementów widać. Mimo, że gdzieś przeciwnik skorygował pewne swoje zachowania w porównaniu do poprzednich meczów, to i tak udawało nam się znajdować przestrzenie, które chcieliśmy tak naprawdę przed meczem uwalniać i myślę, że to był efekt tego okazałego zwycięstwa. Stworzyliśmy jeszcze naprawdę sporo sytuacji stuprocentowych. No szkoda, że nie wykorzystaliśmy więcej, no natomiast no, przy wyniku 4-1 nie ma co tutaj doszukiwać się pewnych rzeczy, więc tutaj pełne ukłony do zespołu, dla zespołu i fajnie, że zrobili ten kolejny krok, ale kolejne przed nami. Dziękujemy, czekamy na pytania. Bartosz Karcz. Dobry wieczór, panie trenerze. Chciałem zapytać o te 4 minuty takie nerwowe, bo mieliście mecz pod pełną kontrolą, rzeczywiście mnóstwo sytuacji, rzut karny jeszcze niewykorzystany i tak troszkę drobne kłopoty się pojawiły na własne życzenie. Czy nie był pan o te 4 minuty do tej bramki na 3-1 Sobczaka trochę zły na chłopaków, że tak troszeczkę kontrolę stracili na moment? No właśnie, rozmawiamy w przeciągu całego meczu z doliczonym czasem. Ja nawet nie powiedział 4, ja bym powiedział tam 2-2,5 minuty. Gdzieś też zespół przeciwny chce coś zrobić własnego i coś chce zrobić. Ja natomiast będę się skupiał na tym, co było pozytywne, a tak naprawdę cały mecz mogę ocenić jedynie pozytywnie. Te jak teraz wspominane są mi te 4 minuty, tak jak były 30 minut pierwsze ze Zniczem, mimo 6-2. Więc ja mówię, razem z zespołem, razem z chłopakami szatni, my szukamy pozytywów i chcemy się gdzieś tam rozwijać i iść do przodu i fajnie, że dzisiaj też nam się udało ten krok do przodu zrobić. Gdzieś tam można powiedzieć, ugruntowaliśmy swoją pozycję gdzieś już w górnej części tabeli, no natomiast mówię, no, kolejne mecze przed nami i po prostu taką dyspozycję jak dzisiaj chciałbym widzieć u chłopaków w każdym meczu. O drobną rzecz chciałem jeszcze jedną zapytać, bo tam w przypadku paru zawodników był problem chyba z butami dzisiaj znowu, bo się ślizgali. Czy zwróci pan im uwagę na ten element, że czasami może dłuższe kołki wkręcić? Tak, oczywiście, ale to myślę, że dobór butów. Tutaj to jest na pewno sprawa indywidualna każdego zawodnika i każdy z zawodników indywidualnie za to bierze odpowiedzialność. Dobry wieczór, panie trenerze. Maciej Skucha, Okiem Wiślaków. Ja bym chciał zapytać o Wulneta Abasze, którego zabrakło dzisiaj na ławce rezerwowych. Czy jest to przez to, że nabawił się jakiegoś urazu chwilę przed spotkaniem, czy przegrywa po prostu rywalizację z Talarem, Gogułem, czy też Sapałą? Wulneta nie było z tego względu, że był Markar, bo był Duda, był Sapała, był Talar. Tutaj rywalizacja na tej pozycji 6-8 naprawdę jest na
dużym poziomie, można powiedzieć. Natomiast też no, przypominamy, że Wulnet tak naprawdę przetrenował kilka treningów, nie chcę mówić już, nie chcę przekręcić. Był kilka treningów tylko zespołem, wracał po kontuzji, więc też to gdzieś jest, to też był powód jego absencji. Dziękuję. Nie widzę więcej pytań. Dziękujemy, życzymy dobrej nocy. Dziękuję bardzo, dobranoc.